mamy do czynienia z głęboko niemoralnym orzeczeniem, które stawia prawa islamskich morderców wyżej niż ofiar tychże morderców. To byłoby tak, przenosząc się do dzisiejszych przykładów, że ci, którzy zastrzelili malezyjski samolot, mają status prawny lepszy niż te ofiary, których dzisiaj cały świat opłakuje. Nie, tylko, że nie można stosować zakazanych tortur. To jest po prostu niedopuszczalne. I tyle. No i Polska w żadnym wypadku nie powinna realizować chociażby tego orzeczenia, które nakazuje, aby wypłacić tym mordercom po 100 tysięcy euro. Bo to oznacza, że Polska by sfinansowała kolejny zamach terrorystyczny. No tak, to pan to od wczoraj powtarza. No jeszcze nie wiemy, na razie nie wiemy, jak polski rząd zachowa się w kwestii odwołania, czy przyjmie ten wyrok, czy powinien się odwołać, ale przede wszystkim powinno być jasne. Ale tam była jednogłośna decyzja. Za polskie pieniądze nie będzie się wspierało terroryzmu światowego. Za polskie pieniądze nie będzie, terroryści nie będą przygotowywali kolejnego zamachu, nie kupią kolejnych kilogramów syndeksu, czy innych materiałów wybuchowych i gdyby Polska te pieniądze przekazała, to uczestniczyłaby w zbrodni, która niechybnie miałaby miejsce.